tym materiale chciałbym zaprezentować Ci funkcję separacji ścieżki audio z naszego materiału pliku audio-video. Przejdźmy sobie do zakładki media, do folderu wszystko, czyli po prostu do tego widoku, gdzie jest wszystko dostępne. Tutaj mam tą reprezentację pliku, który jest właśnie tym oto plikiem. Kliknę sobie plusik, dodam sobie tutaj gdzieś na oś czasu. Mam tą jedną reprezentację. I teraz uwaga, później chcąc edytować ten materiał wideo, zauważmy, że mamy tutaj tą ścieżkę audio. Ona nie jest wdzięczna, jeżeli chodzi o pliki audio wideo, bo ona jest bardzo mała. I teraz pragnąc tutaj modyfikować już teraz głośność naszego dźwięku w ten oto sposób, no nie jest to intuicyjne. Tym zajmiemy się nieco później, są jeszcze inne modele pracy, ale głównie chodzi o to, że no nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Więc co można z tym wszystkim zrobić? Wybrać właśnie ten klip Shift plus Z, żeby sobie fajnie tą oś czasu pokazać. I teraz mając ten klip, który będę chciał edytować, wybieram prawy przycisk myszy, a następnie wybieram opcję wyodrębnij audio. Dzięki temu ta ścieżka audio, jak widzimy, przeskakuje właśnie na ten model. I tutaj widzimy, mamy sobie tą ścieżkę audio w takim oto modelu, tak widzimy, gdzie jest bardzo mała, i w takim modelu, gdzie jest to znacznie bardziej no widoczne po prostu, tak? Gdy będziemy tutaj sobie robili właśnie w ten oto sposób modyfikację audio, już znacznie więcej informacji i bardziej widocznych mamy. To jest bardzo fajne, pokazuję Ci na tym etapie, no bo widzisz, że już teraz będziemy mieli na przykład dany materiał, to warto już do tego podejść właśnie w tym oto punkcie. Jakie niesie to za sobą konsekwencje? No niestety negatywne. Zauważ proszę, że mam tutaj wtedy właśnie taką opcję, że będę mógł to rozdzielać i nastąpi wtedy desynchronizacja materiału, a tego po prostu nie chcemy. Możemy wejść obronną ręką z tej sytuacji. Jak należałoby tego dokonać? Zaznaczamy sobie oczywiście właśnie te reprezentacje klipów, które zostały wyodrębnione, audio i wideo. I teraz prawy przycisk myszy, wybieramy sobie polecenie grupa, bądź Ctrl plus G w Windows, bądź Command plus G na Macintoszu. Klikając grupa, teraz jak widzimy, to zachowuje się właśnie w taki oto sposób, jakby było to po prostu jednością, tak jak to było jakby początkowo. I teraz oczywiście będę mógł oczywiście ciąć to i dzięki temu ta desynchronizacja nie nastąpi w taki oto sposób. Problem tutaj znowu rodzi się taki, że mamy oczywiście grupę, ale znowu ta grupa jest jednością nawet po cięciu, po nowych reprezentacjach. Co możemy zrobić jeszcze? To kliknąć dwukrotnie i wtedy mamy dostęp do tego klipu, czyli pliku wideo, i klawiszem delete usunąć, i to samo dwukrotnie kliknąć na audio i klawiszem delete usunąć. Więc tutaj no, na tą chwilę mamy dwie opcje. Albo ufać swoim umiejętnościom i temu, że nigdzie nam się to nie poprzestawia, i rozgrupować sobie ten materiał w ten oto sposób, żeby to były oddzielne opcje, i możemy rozwiąż grupę Ctrl Shift plus G, że mamy w ten oto sposób i jesteśmy pewni, że nie nastąpi desynchronizacja audio. Jeżeli jesteśmy tego pewni, nie musimy grupować, ale jeżeli grupujemy, to niestety musimy podejść do tematu w ten oto sposób, że będziemy musieli selektywnie wybierać daną reprezentację i ją usuwać. Tutaj warto oczywiście podejść do tematu indywidualnie. Zobacz sobie kwestię, być może taka reprezentacja Tobie odpowiada, być może taka reprezentacja Tobie odpowiada, która będzie swobodna, która wiąże się z tym, że będę mógł sobie ciąć materiał w ten oto sposób i po prostu będę mógł usuwać. Jak najbardziej jest to do zrobienia. A być może chcesz to zgrupować, więc tutaj masz oczywiście trzy modele do wyboru. Wybierz ten, który Tobie odpowiada najbardziej. Jeśli interesuje Cię tworzenie angażujących i ciekawych treści wideo w programie CapCut, to zajrzyj do opisu tego poradnika, bo czeka tam na Ciebie naprawdę bardzo fajna informacja. Jeżeli spodobał Ci się tego typu materiał i chcesz więcej tego typu poradników, zostaw ślad po sobie. To motywuje do dalszego działania w tym temacie, a myślę, że CapCut jest naprawdę świetnym programem, który warto eksplorować, w którym warto montować materiały na media społecznościowe. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym poradniku.